Aby edukacja nie była nudną koniecznością, musi być innowacyjna i odpowiadać na trudne współczesne pytania. Wiedzą o tym dobrze w powiecie starogardzkim, gdzie w pierwszym liceum ogólnokształcącym zamiast tradycyjnych lekcji odbył się wykład słynnego polskiego naukowca i pisarza Janusza Leona Wiśniewskiego. Czy miłość to tylko neuropeptyd? Krótka historia molekuł emocji. Zarządowi powiatu starogardzkiego jako organowi prowadzącemu szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu zależy bardzo, żeby nasi uczniowie, nasza młodzież miała możliwość poznawania wiedzy, edukowania się nie tylko w ramach podstawy programowej w zajęciach lekcyjnych, ale także w formule innowacyjnej, takiej, jaką zaproponowaliśmy dzisiaj. Chcieliśmy, żeby młodzież zobaczyła, na ile ich nauka przyda się później w przyszłości do badań, do poznawania wszystkiego, co tylko można o człowieku. Myślę, że będzie to cykl spotkań. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się z panem Wiśniewskim zobaczyć jeszcze w tym roku szkolnym i będzie mógł nam poopowiadać o swoich podróżach, czy też o swoich książkach. Janusz Leon Wiśniewski to prawdziwy przykład człowieka renesansu. Wybitny chemik, informatyk, fizyk i pisarz. Autor takich powieści jak Bikini, Molekuły emocji czy Samotność w sieci. Czym jest miłość i jakie reakcje chemiczne wywołuje w organizmie? To tylko niektóre zatrważające pytania, na jakie odpowiedź można było poznać w starogardzkim liceum. Próbując odpowiedzieć na to prowokacyjne pytanie, czy miłość to tylko neuropeptyd, było bardziej w tym prowokacji i chęci zwrócenia uwagi na to, że na tą emocję możemy spojrzeć z różnych punktów widzenia. I ja spoglądam z różnych punktów widzenia. Wszyscy, co czytają moje książki, wiedzą, niektórzy nawet narzekają, że jestem zbyt sentymentalny, zbyt melodramatyczny, zbyt poetycko do niej podchodzę, a ja chciałem spojrzeć na nią z drugiej strony, mianowicie jako chemik. Odrzucić emocje, obojętnie jak to brzmi, i spojrzeć na to zjawisko, na miłość, jako na coś, co jest akulturowe, to znaczy to, co jest związane z fizjologią ludzką. Co to jest emocja? Załóżmy, co się wydarza w organizmie, jeśli pojawia się emocja? Załóżmy strach. No w pierwszej kolejności następuje przepompowanie natychmiast całej krwi z układu trawiennego do mózgów, do nóg, żeby uciekać. Jest mnóstwo. Następuje przyspieszenie pracy serca i następuje ucieczka. Bardzo mi się podobał wykład. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się na temat miłości i to jest coś, czego, o czym się raczej nie rozmawia w kontekście chemicznym, także myślę, że było to bardzo ciekawe nie tylko dla klas biochemicznych, ale także dla humanistycznych. Bardzo mi się podobało jakby wyjaśnienie tego życia naszego tak naprawdę, do czego coś, co faktycznie jest tylko danymi. Dowiedziałem się bardzo dużo, bo z perspektywy osoby, która nie jest na profilu biochem albo związanym jakimś z biologią albo chemią, tylko osoby na profilu humanistycznym, to było naprawdę ciekawe doświadczenie. Takie wykłady są na pewno bardzo, bardzo pożądane. Promocja nauki jest czymś, co na pewno zawsze się przyda, w mojej opinii. Dzisiejsze spotkanie dostarczyło nam ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim dużej dawki dopaminy. My, tak jak pewnie i uczniowie, już teraz nie możemy doczekać się kolejnych wykładów. Polecamy również zobaczyć. Kociewskie Centrum Zdrowia zaprasza pacjentów z innych powiatów oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.